Tradycję wręczania bogato zdobionych wielkanocnych jaj rozpoczął Aleksander III. Car w 1885 roku pierwsze jajko zamówił dla swojej ukochanej żony Marii Fiodorownej. Miało zrobić na niej wielkie wrażenie. Miało być bogato zdobione, a w środku miała być jakaś niespodzianka. Była nią złota kura z diamentową carską koroną. Wykonywanie jaj powierzono pracowni Piotra Fabergé. Carowi tak bardzo spodobały się te jajka, że każdego roku dawał pracowni czas, by wykonywać następne. Dawał mu pełną swobodę, pod warunkiem zachowania pełnej tajemnicy, bo carowi zależało na tym, by każda obdarowywana osoba była absolutnie zaskoczona. W sumie tych jaj powstało 50, a w Magnolia Park we Wrocławiu możecie zobaczyć 10 replik najpiękniejszych i najsłynniejszych jajek świata. Oto jajko z pączkiem róży. To był dar od cara Mikołaja II dla żony Aleksandry. Car zaakceptował projekt, ale co będzie niespodzianką w środku, tego nawet sam nie wiedział. W środku umieszczono ten oto pączek róży. 2 lata później wykonano jajko koronacyjne. Miało upamiętnić koronację Mikołaja II i Aleksandry. Należy do najwybitniejszych dzieł sztuki pracowni Fabergé. Szacuje się, że gdyby dzisiaj wystawiono je na licytację, osiągnęłoby 50 milionów dolarów. Pierwszym jajkiem XX wieku było jajko w kształcie szyszki, szyszki pini. Zamówił je pewien bogaty rosyjski przemysłowiec. Zamówił 7 takich jajek. Jedno z nich w kształcie szyszki miało być dla żony. Dla kogo było pozostałe 6? Najbardziej niezwykłym jajkiem było jajko z łabędziem. W środku jajka umieszczono ruszającego skrzydłami łabędzia. W Magnolia Park podziwiamy powiększone repliki tych jajek. Oryginały miały zaledwie 10 cm wysokości. Jakim cudem zmieścił tam ruchomego łabędzia? Tajemnice najsłynniejszych jaj świata z pracowni Fabergé poznacie w Magnolia Park. Zapraszam.